Witam wszystkich tu RDK, czyli admin sekcji ESL-FIFA.pl. Chciałem Wam dzisiaj pokazać, jak odnaleźć się w naszej stronie, która jest bardzo fajna, jeżeli ktoś się do niej przyzwyczai. Więc jeżeli już wylądowaliśmy na esl.eu, pojawia się ta strona. No i co tu się dzieje tak naprawdę? No jeżeli ktoś jest za FIFA, a wiadomo, że FIFA to najlepsza gra, no to wchodzimy w gry. FIFA 13, pyk, no i już, prosta piłka, jesteśmy na stronie sekcji FIFA.pl. Nie będę Wam pokazywał, jak się zarejestrować. Tutaj na górze, w tym miejscu gdzieś jest opcja do założenia konta. Każdy tam, myślę, poradzi sobie i nie będzie problemu. W momencie, gdy już ktoś się zapisał, wraca tutaj do nas i możemy się bawić, możemy grać, możemy brać udział w różnego typu turniejach. No i dobra, co my tak naprawdę widzimy? Mamy logo, jakieś newsy, listę turniejów. Tu są właśnie newsy. No to tak naprawdę są dwie najważniejsze rzeczy w tym momencie. No i powiedzmy teraz tak. Wchodzimy sobie w newsa o Lidze Polskiej. Fajnie wygląda. O, nagrody, już się rzuca w oczy. Jakieś tutaj mamy dodatkowe gry, jakieś słuchawki, podkładki. O co chodzi? To akurat jest turniej, nowy projekt, w którym tworzymy Ligę Polską, czyli 16 zawodników będzie brał udział w turnieju, w lidze, ale żeby ich wyłonić, każdy zespół pojedynczo będzie miał swój własny turniej eliminacyjny. Czyli jeżeli ktoś chce grać widzewem, musi wygrać turniej widzewa, by grać tym widzewem w lidze. Tu mamy akurat pierwszy turniej, już jest 20 marca. No i powiedzmy, możemy w niego kliknąć tutaj poprzez zapisz się, a możemy po prostu znaleźć je tutaj. One on one, czyli jeden na jednego. Mamy tutaj sporą listę turniejów. Niektóre są nieaktywne, ponieważ już się zakończyły. Niektóre się dopiero rozpoczną, a niektóre mogą być w trakcie. No i powiedzmy, chcę zagrać w turnieju Pogoń Szczecin, chcę zagrać Pogonią cały turniej i powalczyć. No i mamy tutaj ciekawe informacje, o której się zaczyna turniej i o której jest check-in. Co to jest check-in? Tak naprawdę check-in to jest potwierdzenie swojej obecności, tak? Jeżeli w pierwszym momencie klikniemy sign up, po polsku to chyba będzie zapisz się, wypełnimy pola wszystkie, pyk. Dokładnie przeczytałem zasady, przeczytałem. Tak, tutaj, och, dużo tych zasad. No, co mi warto przez to przejść chociaż raz. Tutaj konto gry jest potrzebne, FIFA 13 EA ID. Jeżeli ktoś nie ma, to może tutaj kliknąć, aby dodać. Wtedy właśnie mamy FIFA 13 EA ID, wpisujemy wartość, ale to nie będzie to CDK, czyli na przykład coś takiego i tak dalej, bla. Tylko to na przykład będzie wasz nickname, którego używać na Origin, czyli powiedzmy, nie wiem, RDK, czy Wacek 424, tak. No i wtedy dajemy send, tudzież wyślij, no i działa, gra gitara. No i dobra, w momencie, kiedy już potwierdziliśmy, zapisaliśmy się, musi nas potwierdzić admin. Tak, wczytuję się, dobra, proszę poczekać do czasu, aż admin da ci 20 uczestników. Super, mega. Dobra, i co się stanie, kiedy admin nas doda? No to wtedy, gdzie jest ten turniej? Tworzyłem sobie gdzieś. Dobra, wejdziemy do niego inaczej. Tworzyłem sobie gdzieś tu kolejny turniej testowy. O, jest. Czekamy na informację o otwarciu się check-inu, czyli to będzie 40 minut przed turniejem, czyli powiedzmy, jeżeli tu jest 21:20, no to check-in się powinien otworzyć o 20:40. Standardowo turnieje zaczynają się o 20, a check-in o 19:20. Możemy kliknąć wtedy check-in, pyk. Chociaż powie mi, że to za wcześnie. No, za, tak, potwierdź. Tyle czasu nam zostało. Potwierdzam. Wow, jesteś już zarejestrowany uczestnikiem tego pucharu. No i co teraz? Teraz wchodzimy w bracket, czyli w drabinkę. Tutaj akurat tak ten bracket jest testowy mały, ale powiedzmy wrócimy do innego meczu, do innego turnieju. Powiedzmy wejdźmy sobie tutaj do 16. Wchodzimy do 16. Jak to wygląda? Mamy tutaj masę meczów.
i wow, zobaczcie, ile tego jest. No i dobra, jak siebie odnaleźć? No, czasami można po prostu kliknąć. Powiedzmy, szukamy Bartasa, tak? No to Ctrl F, no i o, Bartas tutaj, jestem tutaj, tak? No powiedzmy, jak już siebie zobaczycie, to mega, tak? Znaleźliście się, wchodzicie, możecie wejść w mecze poprzez kliknięcie WS, czyli Versus. Macie tutaj detale dotyczące swojego meczu, tak? To powiedzmy, jest turniej, to sobie Legii Warszawa, więc jeden i drugi zawodnik muszą grać Legią. No dobra, wchodzicie, wbiliście w mecz, jesteście już w meczu przygotowani, jesteście w drabince. No i co robimy? Najlepiej zawsze zacząć od linijki cześć, coś tam, mój login to RTK, powiedzmy, zaproś ją. No i w momencie, kiedy nasz ziomek, powiedzmy w tym przypadku Kartek, nie odpisuje, no to co robimy? No to piszemy Kartek.pl jest nieobecny, proszę o walkover. Dlaczego? Dlaczego to się tak odbywa? Ponieważ wtedy admin, który wchodzi w mecz, ponieważ widzi, że wynik nie został wpisany, widzi od razu, że powiedzmy jeden zawodnik, w tym przypadku RTK, coś pisze, jest obecny, a drugi ma to gdzieś, tak, nie ma go. Czyli ma podstawy, żeby wrzucić walkover, tak. No i teraz jak się komunikować z zawodnikami, tak? Tu mam, jeżeli mam otwarty mecz, status open, pojawi się tutaj, na dole po prawej stronie, mam tu menusy dodatkowe, wchodzę mecz z kartkiem, loaduje się, wgrywa się okienko, o, tu jeszcze jakieś moje wiadomości stare, już to sprawdzałem, czy na pewno zadziała. Tu byśmy zaczęli zieloną kropkę i niki, jeżeli wszystko było ok, możemy pisać, siema Kartek, odpisz mi, tak, mecz testowy, on by tu odpisał i wtedy możemy się dogadać, że kto kogo zaprasza, kto kim gra i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, kiedy już rozegraliśmy mecz, możemy wrzucić media poprzez kraj zdjęcia i dema, pyk, czyli na przykład screenshoty, a potem wynik, czyli w tym przypadku potem wpiszę sobie 2-0, ponieważ jestem od niego lepszy. Send, wysyłam, potwierdzam, 2-0, bum. I mega. Znowu detale meczu. 2-0 wpisane, jak kolega Kartek potwierdzi, to będzie 2-0 i przejdę dalej w drabince, czyli w tym przypadku wygram turniej, wow. Dobra, co tu jeszcze mogę wam pokazać, no jak wygląda konto. Twoje konto, czyli powiedzmy wrzucamy swoją facjatę, o jakiś przystojniak sobie wisi, dane podstawowe, czyli jak mamy konto premium, to się pozbywamy reklam i innych takich pierdół. Mamy medale, ostatnie nasze mecze są, wszystko fajnie. Wracamy do naszej sekcji FIFA. Aktualnie mamy 3 rodzaje turniejów. Właśnie wystartowała Liga Polska, mamy też comiesięczne Go for FIFA. To na przykład gramy systemem losowego doboru drużyn, też są fajne nagrody. Powiedzmy, gramy tylko takimi zespołami, tutaj Arsenal, czy Atletico Madryt, Borussia, czy Porto. Nie będzie meczów samych Real kontra Real, to się zrobiło nudne. Niedługo startuje też turniej Mistrzostwa Miast, to jest w ogóle fajna rzecz. Mistrzostwa Miast, czyli będziemy grali 2 na 2 z naszymi ziomkami z innych miast o tytuł najlepszego miasta, więc każdy się powinien starać, aby jego miasto było najlepsze. Tutaj mamy nadchodzące puchary, każdy się może dopisać, kto będzie chciał. Newsy mamy w takie rozpisane. Tak naprawdę tyle, to nie jest nic ambitnego, tylko trzeba się przyzwyczaić do struktury. Pamiętamy tutaj rozpisane turnieje, jak już coś wejdziemy, możemy wejść w ladder nawet. Fajna rzecz, masa ludzi do gry. Wyzywamy tutaj. I można grać. No więc dzięki za uwagę i zapraszam na serwery do ESL. Ale nie, jeszcze na rzecz jedna mi się przypomniała. Webchatquake.net.org, czyli jak się dogadać z rywalami, tudzież z adminami. Nickname, czyli nasz nick, nasza ksywka, powiedzmy wpiszę szalony Józek. Szalony Joseph nie będzie. I kanał będzie krzyżyk ESL FIFA.pl. Join chat. Wgrywa się. No już jesteśmy, mamy tutaj, zobaczcie, lista zawodników na kanale. Tutaj jakieś informacje od bota. Można pisać cześć wszystkim. Może piszą, może mnie strolują. Tutaj mamy adminów z tagiem ESL, czyli Agi, RDK, Tupi, czy Chico, też widzimy. Można do nich pisać, jeżeli macie problem. Też Kartek.
Nie wiem, czemu nie ma taga, ale też jest adminem. Można na nich pisać. Tutaj normalnie by odpisywali, ponieważ my używamy takiego programu. Tu wszystko fajnie widać, kto co, jak, gdzie pisze. No i dobra, widzimy tutaj szalony Joseph napisał cześć wszystkim, ale wszyscy go olali. No, więc ten czat jest na webchatquakenet.org. Dobra, dzięki.